Doszliśmy do domu, dziewczyny przyszły wcześniej, my jeszcze z papą zrobiliśmy rundkę i ile kroków zrobionych? Prawie 7 tysięcy. Molinda wariowała też cały czas, Paweł ją przed chwilą wykąpał. Zawsze po kąpieli jest mega szczęśliwa. Moli, daj łapę. Dobry piesiu. Idę grzeć zupkę. Dziewczynom grzeje się krupnik. A my azjatycką zupkę. Dobra, nagrywamy. Halo, halo. Stocie w nagrywanie. Halo. Dziś dziewczyną. Wow, Misia, jak to stoi. Pani światła? A ja już mam tak rękę. Okay. No to u góry. No tak, nie jest dobrze? Stoik? I spróbujemy pokaż. No pokaż. No dobra, może być tam to światło, bo tu tak stoimy. No zapal. Co chciałam powiedzieć? Dziś rano dziewczynom pokazywałam, jak zrobić kucyka u góry najprościej. Czyli pik w dół i wtedy rączki układamy w ten sposób. Proszę, nauka kucyka. Rączki układam w ten sposób. I całość od uszu łapię. A co ty robisz? Od uszu łapię. Tak. I jestem. Ile jesteś, Lili? Zobaczcie, wszystkie są super. Tylko mocna gumka dobra musi być. Okej. Okay. Okej, okay, super. Robimy hokeje. No, trochę z boku. A ja? Ty wyżej. O, pół. Ja nie umiem. Dobra, ja rzuć w dół. A Molinda co robi? Zobacz, pokażę ci, jak ja to robię. Tu, całą. A ty masz duży raz. A ty masz mniejszą głowę. I pyk, do góry i już. Ola, ola, Essa! Przed ćwiczeniami pokażemy wam, jakie mamy sprzęty do gimnastyki. Najpierw zaczynaliśmy od takiej maty. Mieliśmy ją w Irlandii zieloną i ćwiczyłyśmy na niej w małym pokoiku. Jak przeprowadziliśmy się tutaj do domu, to mama nam kupiła taką matę. 4 puzzle są i met na met. Potem rodzice kupili nam stojak. I jak widać, Molinda też go bardzo lubi. Służy on do treningowania siły. Summer days, slipping away. Up old roads, just us alone. Neon skies. Mamy również pokojek, drabinki i drążek. I jeszcze hamak. Odwróć się, Mija. Before we fell, I said our goodbyes. I know it's hard letting somebody go. I see the stars, I still feel you close. Memories on replay from all of... Hejko. Hejko. Dzięki drabinku można wykonywać bardzo dużo różnych ćwiczeń. Feel like I do. Looking back, they're in the sand. Those were the... Ja również lubię na tym ćwiczyć, a szczególnie na kółkach. All of those days, do you think about them? Często pytacie się, co to jest za mata, to jest L-track. No to co, zaczynamy nasze treningi? Czy coś jeszcze macie do ćwiczeń, czy już wszystko pokazałyście? Guma do rozciągania. To proszę na macie szybko pokazać. To jest nasza guma do rozciągania. Pomarańczowa jest do intensywnego rozciągania się. A zielona dla mnie, bo jeszcze nie jestem taka rozciągnięta. Mamy jeszcze takie kostki do rozciągania. I odważniki. Można je założyć na przykład na nogi i służą do wzmacniania mięśni. Mamy jeszcze magnezję i magnezja jest po to, żeby się nie ślizgać. Może pokażemy? Tak. Automatę może do pokoju, bo to jest Anika. Piękna. Piękna. To jest
przy drugim użyciu taka się stała. Dajemy za Lili. Małeś, to nie podjadaj w kuchni. Palicie ciasteczko, żeby nie przepić. A, podjadaj. A ty nie ma cała. Trzymaj na szczelio. Za Lili. Mama, tata nie ma nic sportowego. A to nie jest sportowe? Spoko, puszczę nogi i będzie dawał. Ja spadę, tak. Ej, te koła przeszkadzają. Teraz bierzemy się za robienie szybkiej pizzy neapolitańskiej. Niestety nie mogliśmy dokończyć filmu, wpadli do nas goście, ale dzisiaj wszystko dokończymy. Dziewczyny nie mogą się doczekać, aż będą wymyślać nam nowe ćwiczenia, ale przed ćwiczeniami pokażę Wam naszego nowego pomocnika domowego. Jest to Roidmi Iva. Sprzęt, który sam odkurza, mopuje, czyści się oraz usuwa kurz z pojemnika. Zobaczcie, jak wygląda z tej strony. Przetestowany, więc śmiało mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Wyjęłam i mówi, wyjęłam nakładki, je się zwyczajnie odrywa. Sam się czyści, można również uprać je w pralce. Ładuje się. W środku ma pojemnik z kurzem. Po naciśnięciu tutaj guziczka automatycznie kurz z robota przechodzi do worka. Zobaczcie. Oczywiście jest
jest aplikacja naszego robota Roidni Iwa. Nazwaliśmy Rodek. Każdy sprzęt u nas jakoś się nazywa. Jest aplikacja bardzo pomocna. Wprowadzamy urządzenie do aplikacji. Wchodząc w moje urządzenie, mamy wszystko fajnie przejrzyście pokazane. Tutaj jest pojemnik z kurzem. Dziękuję, wkładam. Także on sam się czyści. Dziękujemy. Już ma mapę naszego domu, zaznaczone są pokoje. W aplikacji mogę sobie oczywiście zaznaczyć, którą strefę domu ma sprzątać i to też jest super. Najczęściej myje i odkurza u nas w kuchni i w przedpokoju. Zbiornik, który teraz widzicie, ma 4 litry, więc naprawdę wystarcza na bardzo długo. Jest sam, pobiera wodę, co jakiś czas wraca do bazy, myje nakładki, także to nie jest tak, że ma wodę i myje podłogę i tym samym wraca, napełnia i myje znowu. Nie, on wraca, napełnia się, myje nakładki i dopiero usuwa wodę do tego pojemnika. Następnie pobiera jeszcze raz wodę i wtedy wyjeżdża i zaczyna dalej myć podłogę. Tutaj jest specjalna nakładka i on w tej części się myje. Tutaj z przodu są podstawowe przyciski. W otworzeniu klapy mamy ściągawkę. W aplikacji i na ekranie pokazuje się, co aktualnie robi robot. Teraz aktualnie myją się nakładki i to samo pokazuje mi się w aplikacji. Jak zachowuje się na dywanach? Automatycznie wykrywa dywany. Ma tutaj takie czujniki specjalne i wykrywa dywany. Jak widzicie, już troszeczkę tutaj molindy włosów i naszych włosów jest. To by było na tyle z naszym nowym pomocnikiem. Odstawiam go na podłogę, włączam mopowanie, bo odkurzone już jest w sumie. Wołam moje towarzystwo i kontynuujemy nasze ćwiczenia. Paweł to jest jeden wielki farciarz, bo zadzwonili do niego z pracy i musiał pojechać. I nie musiał robić treningu. I nie musi robić treningu. Taki farciarz. Jaki farciarz? No farciarz. Będzie słaby. Słaby trening? Nie, on będzie słaby. Dla nas był, rozgrzewka już była mega ciężka. A jeszcze będzie rozciąganie w rozgrzewce. Ojej. A to co, ty na co zaczynamy? Zaczynamy. Mija tylko fryzurę sobie robi. Pomóc ci? Ej, ale to niewygodnie z tym. To zdejmę. No zdejmij. Załóż sobie top. Molinda, a masz top. No. Molinda, uciekaj z łóżka. Summer days slipping away, up old roads, just us alone, neon skies, a world behind. Before we fell, I said our goodbyes. I know it's hard letting somebody go. I see the stars, I still feel. Na co? Na jak? No trzymaj łokcie do podłogi. No nie mogę, bo opięta palce. Jak się obci, mama ci się obci na jedną rękę, to będzie. Ale opięta palce. Gdzie? Ja już nie mogę dąsknąć. I teraz osykam kolanem do podłogi i przyciągam. Molinda, ja cię zaproszę. A zrobimy oto. Ja Molin cię zaproszę, ona sobie leczy w najlepsze. O. I biodra. Tą palce. Teraz mamy taki skłon. Tak, mama, zobacz. Czekaj. Mama, pokażę ci. Mama, jaki piękny wygląd. Pokażę ci, tak. Tak. I dotykasz. Tak. I dotykasz. I teraz mamy skłon do nogi z przodu. I dotykasz. Skłon do nogi z przodu. Jak? I dotykasz?
I ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Mija! Osiem, dziewięć, dziesięć. Mama liczy. Klapę? Raz, dwa, Mama! Trzy, cztery, pięć, sześć, bo liczę też sobie. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ukończymy na liczy cygarek. Ja uciekaj do tyłu. I zegarek. Ręce do przodu. Ręce do przodu. I robimy 10 wymachów. I ty liczysz. Raz. Licz. Dwa. Licz. Dwa. Looking back,
podatowskie, lewandowskie, razem wzięte. Mija to tak? Tak? Chyba? Somebody go. Mam goły. No, masz goły. To się nazywa człowiek. A ty masz goły? O, tato ma goły. Bo ja z obozu wróciłam. A ona z obozu wróciła, to ma goły. Czekaj. Ty? O, jaka gała. A, halo. No, jeszcze ja mam taką gołę. Napiszcie w komentarzach, czy wszyscy mają goły. Tata to na pewno ma. No właśnie, taty goły są. Tata ma coś takiego. O, dwie takie goły. O, takie. Jeszcze jedna i jeszcze mi. To wszystkie nasze goły to taty gała. No. Trzymajcie się cieplutko, ale mnie zmęczyły. Jeszcze muszę jej pomagać. Też się mamusze? No, a mi pomóż w tym. Mi pomóż też w makówce. Dobrze, będę im jeszcze pomagać. I w tym stanie na głowie do tego plika, tego jakby takiego, wiesz, do mostku, żeby się odbić. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Może zrobimy kiedyś jeszcze jeden taki filmik, ale nie wiem kiedy. Jest 21:40, a my jeszcze ćwiczymy. Ale mamy poodkurzone i umytą podłogę. Bo mamy nowego przyjaciela. Pa! Pa! Pa.